No, przyjechaliśmy tutaj na pewno troszkę na pożarcie, jako Beniaminek grający z liderem. Starałyśmy się przede wszystkim odrzucić rywalki zagrywką. Czasami nam się to udawało. Popsułyśmy ich mało, walczyłyśmy, starałyśmy się. Jednak siła rażenia ataku Chemika Police jest znacząca i jakby tu zdecydowanie przeważały i w bloku. Nie potrafiłyśmy wykorzystać kontr. Jeżeli coś podbiłyśmy, to miałyśmy słabe akcje z kontry dzięki właśnie szczelnemu blokowi i obronie Chemika Police. No, do 12-14 punktu powiedzmy jeszcze walczyłyśmy i próbowałyśmy, natomiast już koło przerwy drugiej technicznej rywalki nam odskakiwało i już nie było szans na to, żeby powalczyć coś więcej. No to była dla nas na pewno też lekcja siatkówki. To dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Szczerze powiedziawszy, myślałam, że zespół z Ostrowca jeszcze bardziej powalczy, bo tak naprawdę chyba wydaje mi się, że jest najmocniejszym rywalem, jeżeli chodzi o tą dolną część tabeli. Aczkolwiek łatwe dzisiaj zwycięstwo, mamy dużo sił, następny mecz czeka nas w Kazaniu, także ładujemy akumulatory i myślę, no przede wszystkim jedziemy po to, żeby walczyć. Wydaje mi się, że tam główną siłą napędową jest domowa, którą tak naprawdę może nie jest łatwo, ale jesteśmy w stanie, myślę, że ją zatrzymać i to będzie na pewno nasz główny cel. I ta gra naprawdę może później wyglądać już zupełnie inaczej. Pokazała to Rebita Baku, która przegrywając 2-0 wygrała to spotkanie, także no Rosja jest tak specyficznym zespołem, że może nie grają jakiejś szybkiej, super szybkiej piłki, grają dosyć wysoko, więc miejmy nadzieję, że nasz blok będzie bardzo dobrze funkcjonować. I tak naprawdę chyba Polska zawsze była w stanie wygrać z Rosją, więc na to liczę. A zdobycie jednego punktu w Kazaniu będzie dobrym wynikiem? Zdobycie każdego punktu będzie dobrym wynikiem. Jedziemy tam optymistycznie nastawione, będziemy walczyć, tak jak powiedziałam. Będziemy starały się zwyciężyć przede wszystkim, to jest dla nas priorytet. A jeżeli wywieziemy stamtąd jedne czy dwa punkty, też będziemy zadowolone, wiadomo. No, to jest zespół, który w tamtym roku wygrał Ligę Mistrzów, także no, jakiś szacunek temu rywalowi na pewno się należy. Aczkolwiek powiedziałam, no, my jesteśmy na tyle nieobliczalnym zespołem, waleśnym zespołem, że wierzę, że stać jest na sprawienie. No, przede wszystkim chcę pogratulować, bo na pewno wiedzieliśmy, jakim jest dla nas mistrz Polski, także taryfy ulgowej nie ma i zdawaliśmy sobie sprawę, że to będą bardzo ciężkie zawody dla nas, tym bardziej tak jak Basia powiedziała, byliśmy bez pierwszej rozgrywającej, także to było dla nas, można powiedzieć, takie dla Ewy, to było duże przetarcie. Od razu gra z mistrzem Polski na takim wysokim poziomie. Dziewczyny zagrała ambitnie, pokazały, że mogą grać, wiadomo, nie na całym dystansie, bo cały dystans meczowy nie wyszedł, ale no, w kilku elementach grały naprawdę poprawnie, przede wszystkim w zagrywce. Brakowało nam siły rażenia oczywiście, później jak mieliśmy piłki u siebie, to był chyba taki podstawowy problem, że mecz nie był w miarę wyrównany do pewnego momentu. Gratulacje jak najbardziej zasłużone i zbieramy doświadczenie. Na the first of all, I want to congratulate to my colleague, because they had some troubles before to coming in police, but the team want to fight and they fought and also they didn't give up. Because after the set, the first set, the second set, sometimes the you know you can give up, but they didn't. They continue to fight, and this is good for them. I think congratulations. Przede wszystkim gratulacje dla trenera za oczywiście walczność. Wiemy, że mieliście problemy przed przyjazdem troszkę do Polic i gratulacje, że dziewczyny nie poddały się, że walczyły i tu chylę czoła. And I want also congratulate my players because this week was really hard for them in the practice, the physical training and in the ball practice, both of them. But they did a good job, and maybe today nobody was in the best shape because of this, but we need this kind of job to prepare also the next game. The next week we can say, because we have two games in Kazan and then we come back and then go to Bydgoszcz. Oczywiście gratulacje do moich zawodniczek, które bardzo ciężko trenowały podczas tego tygodnia, jednocześnie i na siłowni, i na treningach z piłką. Może nie wszystkie były w stuprocentowej jakości, że tak powiem, gry, ale to wszystko przez te ciężkie treningi w tym tygodniu. Oczywiście przygotowujemy się do dwóch meczy w przyszłym tygodniu. Do meczu oczywiście w Kazaniu i później przyjeżdżamy, jedziemy od razu do Bydgoszczy tak samo. Także przygotowania do tych meczów trwały bardzo długo. No, my mentality. I don't like to lose. I like to win. We
must be realistic. We are going to play against the European Championship, but I am sure that my players and of course me and all the staff will do our best also in Kazan. Oczywiście musimy brać pod uwagę to, że gramy oczywiście z zwycięzcą Ligi Mistrzów zeszłego roku. Jestem przekonany, że jednocześnie i moje zawodniczki i cały sztab szkoleniowy będzie na pewno gotowy na tą grę. And the target will be come back from Kazan still in the top of the stand. Oczywiście naszym celem jest powrót z Kazania nadal na pierwszym miejscu w tabeli głównej.